Natomiast problemem klasy politycznej jest prowadzenie tego, co bym nazwał taką dydaktyką demokratyczną. Trzeba równocześnie społeczeństwu tłumaczyć dlaczego, że to jest problem zagrożenia Polski, że to nie jest wyłącznie problem Ukrainy. To nie znaczy, że wojska rosyjskie przyjdą do Polski, ale są dzisiaj różne możliwości oddziaływania, wpływania, szantażowania. No dzisiaj mamy informacje, prawda, o tym, że Rosjanie zamierzają o 50% obciąć dostawy ropy i gazu do Ukrainy. Ale co to oznaczać będzie? To oznaczać będzie najprawdopodobniej obcięcie dostaw na zachód, czyli również do Polski. Innymi słowy, jeżeli tego problemu stosunku z Rosją nie rozwiąże się, to my będziemy płacić. Teraz jak to rozwiązać? Ustąpić, ustępować Rosji? To gdzie ona dojdzie? Prawda? Przecież to nie jest tak, że Mariupol już to jest jedyny ich punkt zainteresowania. Rosja, a marzeniem Putina, on tego nigdy nie ukrywał, jest właściwie odbudowa wielkości imperialnej. Oczywiście oni nie będą chcieli zająć Polski, bo wiedzą, że to jest, by było dla nich niebezpieczne. Natomiast oczywiście, żeby jakoś kontrolować, ograniczyć suwerenność, oczywiście, że to jest w polu ich ambicji, więc musimy dokonać wyboru. Politycy za mało o tym mówią, podobnie jak na przykład w takiej sprawie jak elementarnej, że jeżeli zależy nam na Ukrainie, to trzeba zwiększyć ich możliwości bronienia się po prostu. Chociażby po to, żeby podnieść koszty dla Rosji, koszty prowadzonej wojny. Żeby oni wiedzieli, że będą musieli te pudełka ze zwłokami, będą więcej musieli sprowadzać do Rosji, a tam w Rosji to nie, ta wojna nie budzi entuzjazmu. Oczywiście entuzjazm tam budzi odbudowa wielkości Rosji, ale najlepiej, żeby to było za darmo. Innymi słowy, w naszym interesie jest podniesienie kosztów. Ale jeżeli podniesienie kosztów, to trzeba otwarcie powiedzieć, tak jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej będziemy walczyli o to, żeby pomóc, dostarczając broń obronną, chociaż tu odróżnienie obronne i ofensywne. To jest element umowny. U nas natomiast są sprzeczne komunikaty. Raz się mówi tak, raz się mówi siak i bez większego przekonania. I ogólnie dominuje, można powiedzieć, od powstania nowego rządu taka koncepcja, że będziemy w środku tego tłumu europejskiego, że nie będziemy się wychylali. Ale w środku tłumu to oznacza w istocie, że będziemy się orientowali na politykę Berlina, która dzisiaj determinuje politykę zagraniczną. Nie z własnej woli. Nie ma innych kandydatów po prostu.